Yo, siemaneczko, z tej strony Mafia Solec i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Kotlet i Klops. Kotlet i Klops się kłania, dawno nie było, bo nie było żadnych ciekawych aktualizacji. Trochę czekałem na poprawienie błędów, bo tych błędów troszeczkę było, maszyny się bugowały, save'y się nie zapisywały. Dzisiaj sobie lecimy. Taki oto piękny nasz zestawik. Wreszcie trochę podziałamy sobie z siewniczkiem, bo kiedyś, jak pamiętacie, nie za dużo udało nam się zrobić pewnej misji. Dzisiaj tak polecimy. Ogólnie no, gra widać jest już troszeczkę bardziej zoptymalizowana i naprawdę mniej jest tych ścinek. Czasami jedynie momentami gdzieś w mieście, ale dzisiaj właśnie do miasta się przejedziemy właśnie po nasiona, bo niestety żadnych nasion nie mamy u nas na gospodarce. Także wsiadamy w naszego klasika. Łomu jazdy, drzwi trzeba pozamykać. Trzeba łot polić. Myślę, że dzisiaj byśmy mogli sobie nawet... O! Wreszcie w kluczyk trafiłem. Także hammer z tyłu. Lecimy sobie po nasionka. Wprawdzie tak, koguciki możemy... A nie, przepraszam, to nie te. Tu są koguciki. Przód możemy złożyć, no bo gdzie nam potrzebny. Na mapce sobie zaznaczyłem, więc możemy powoli mordeczki ruszać. No mówię, dawno nie było, bo też tak nie chciałem od razu wszystkiego nagrywać, bo jak sami widzimy, no te prace nad tym Cattle & Crops, no idą teraz strasznie powoli. Tak jak się wszyscy obawiali, że no za dużo nie będzie z tej gry, no powoli coś tam tworzą. Na razie zrobili to, co zrobili, i starałem się poprawić wszystkie błędy, bo z tego, co czytałem sobie w każdej aktualizacji, to nie dodają zbytnio nic nowego, lecz poprawiają stare błędy. A my dzisiaj fajnie, bo mówię, no gdzie indziej możemy sobie polecieć. Wiecie co? Tutaj mi niby każe skręcić gdzieś. Mam nadzieję, że to jest dobrze. Wreszcie kieruneczki sobie wgrałem, wszystko sobie pogrywałem. Uważaj, Marcel. Dziękować. Naprawdę, jeśli chodzi o ruch uliczny, tutaj jest mega to wszystko zrobione. Powiem wam dzisiaj bardzo fajną rzecz, odkryłem. Nie wiem, czy było to wcześniej, czy też nie. Klikałem, raczej nie, ponieważ wcześniej na N było przypisane to tak zwane latanie. Czyli chodzi tu głównie o to, jak żeśmy wcześniej sobie jeździli. Włączę, bo te koguty tam strasznie mnie rażą. Mogliśmy sobie latać po tej mapie i, że tak powiem, tworzyć jakieś zdjęcia i inne takie duperel. Mam nadzieję, że to jest, bo niestety, ale kurczę, problem w tym, że najfajniejsze zdjęcia się na tym robiło. Wreszcie i no my na rondzie jesteśmy. Takim zestawikiem to... Dobra, kierunek prawy wbity. Możemy sobie zjeżdżać, gaz do dechy i dzida. No a teraz na N, jeżeli zaznaczymy sobie daną rzecz na mapie, czyli nie wiem, gospodarstwo, miasto, czy gdzieś się chcemy tylko dostać, klikamy N i automatycznie ciągnik sam zaczyna nam się do tego miejsca docelowego poruszać. Nie wiem, tu Zbyszek wiesz skręcał. Kurwa mać! Na chuj żeś wymusił? A żem pochwalił za wcześnie. Kurwa, stój! Mój Jezu. Wysiadłem przez przypadek, bo chciałem kamerę na tył szybko, bo tu gdzie to się na ściągnik znajdzie. Stój, Krzysiek. Ole, po heblach mu dałem. No tego to jeszcze nie widziałem, także nie warto wychodzić z ściągnika, jeżeli jest uodpalony i na biegu zostawiany. Aż tu kierunkowskaz na lewej cały czas załączony. Ja chciałem Zbyszka tam tylko pouczenie mu dać i rejestrację spisać. No ale bez przesady, żebym wysiadł w trakcie pędzącego traktora. Ale nam się tutaj teraz zrobiło. Także dobra, wiecie co? Mogę wam to włączyć, przetestować. Patrzcie, włączamy sobie N. Kierownica, ja tutaj wszystko puszczam. Będę się jedynie może tutaj bawił troszeczkę kamerką. Zobaczymy, jak on będzie spisywał się w mieście. Jak będzie radził sobie z tym ruchem drogowym. Z tym wszystkim jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy. No póki co tutaj, no chyba prędkość utrzymuje taką, jaką powinien. Jedzie około 30 na godzinę. Mam nadzieję, że mam to w kilometrach podane. Więc z tym spoko. Ja sobie w tym czasie mogę operować? Tak, mogę sobie operować, więc czym prędzej my sobie tutaj teraz dołożymy kilka rzeczy, które przydadzą nam się na pewno w siewach. No lekko po krawężnikach jedzie, ale to nic. Zobaczymy, czy nas doprowadzi do tego miejsca, gdzie chce. A, no tak, ogólnie dobra. Możemy go wyłączyć, bo ja pi razy oko próbowałem się dostać tutaj do tego miejsca, gdzie jest ono przed nami. A, i zapomniałem, widzicie, sprzedać tego. Więc zaraz sobie zjedziemy.
Wiecie co? Patrzcie, jak to jest fajnie zrobione. Tam jest ogólnie wjazd, więc tamtędy wjedziemy, a tędy będzie można wyjechać. Więc spoko. Można te rakowiciki załączyć, jednak jak na zewnątrz jestem, to wiele lepiej to wygląda. Dobra, spoko, my już jesteśmy praktycznie przy nasionach. Powoli możemy sobie hamować. Fajne jest to, że mówię, on nie od razu staje, tylko zrzuca sobie biegi. Chyba C7 najszybciej możemy sobie pocisnąć. No tak, trzeba wybrać nasiona kukurydzy. Od razu przy okazji weźmy nasz sprzęt stąd. Respawn. Niestety nie. Zobaczmy, co jeszcze mogę z tym zrobić. R to też będzie, więc nic innego jak tylko sprzedaj 40 coś tysięcy za to dostaliśmy. Spoko, ładny zestawik. Dobra, możemy, myślę, że sobie ruszać powoli. I teraz mianowicie wyśmienicie, próbowałbym się z miłą chęcią dostać na moje pole. I teraz tak, pokaż mnie. O! Tędy będzie najszybciej. Dobra, mogę sobie teraz przybliżyć. Wiecie co, ale tutaj będę się gdzieś błąkał po tych uliczkach. No ale dobra, możemy sobie na spokojnie to ogarnąć. Dzisiaj będę chciał też trochę w nocy popracować, bo mówię, poprzypisywałem sobie też tych trochę światełek. Chcę zobaczyć naprawdę, jak to wszystko będzie działało. Dobra, widzę, że tu nieźle nas będzie kierować. O matko. Ciekawy jestem, czy to nie są jednokierunkowe. Bo tak dziwnie na mapce jest to na niebiesko zaznaczone, ale mam nadzieję, że gra w miarę dobrałaby to wszystko i nie prowadziłaby mnie jednokierunkowo, bo nie chciałbym, żeby tu jakiś Zbyszek z lodami mi wyskoczył za chwilę. Więc też nie będziemy sobie jakoś mega szybko jechać. 40 na godzinę to i tak jest mimo wszystko dużo. Aha, i tak wylecieliśmy do tej głównej i tak. A nie, no znak jest z tej strony. Aby ustąpić pierwszeństwa. Cześć. Dobra, możemy sobie pomykać. Fajnie, wreszcie chociaż troszeczkę miasto zwiedzimy. Siema, siema. Ej, widzieli to. No i to było mądrzejsze, bo no widział, że jadę szerokim zestawem. Więc jakby nie patrzeć, po prostu sobie zahamował, poczekał aż przejadę. Nie chciał się tutaj nigdzie pchać. Nie wiem czemu tamten, naprawdę może ja. Możecie napisać, czy mogłem nie wymusić czasami pierwszeństwa. Choć myślałem, że to jestem na drodze z pierwszeństwem. No nie gadaj, że znowu tłum wszystkim. Stop. Moment, przecież dobrze. Ja teraz, mapka mi się nie odwraca. I przez to pomyliłem, w którą stronę mam jechać. O, bo fajne to było też naprowadzanie mapy, czyli cały czas nie wiem, jak wam to nazwać, tak radar 3D, to można by tak było? Myślę, że tak by można było to nazwać, żeby wtedy łatwiej by na pewno było na niektórych skrętach. Czasami się gdzieś tu trzeba zastanowić, co jako tako. Jak to jest ze światełkami? A, tu są wszystko halogeniki. Tu są krótkie, długie. Aha, czyli podświetlane. Dobra, ze światełkami to będziemy się, mówię, bawić może później. Ole, idziemy tym zestawem, ja pierdzielę. W ogóle mam cały zestaw podczepiony? Nie muszę wracać na farmę? Nie, jest wszystko. To jest nasz wspaniały sklep, który mino podatku tyle. Zapłaty, kredyty nabrane. Komornik już puka. Także dzisiaj sobie polecimy. No oczywiście poniedziałek, najtrudniejszy dzień do nagrywania. Nawet nie wiem, która ino godzina jest. Ty, patrzcie, jak już z daleka tak jakby mi zaznaczało drogę. Takie dziwne po lewej stronie, takie zielone paseczki były. Ale mniejsza z tym. Czemu najtrudniejszy? Bo zawsze po weekendzie, jak się wraca, trzeba mieć plan, coś do nagrania. No mówię, dawno Catholic Ops nie było, ale dzisiaj rano od razu miałem jakąś aktualizację. Pewnie z weekendu, jeszcze nie pobraną. Więc mówię sobie, zaczniemy jutro. Prawdopodobnie możecie spodziewać się od zera Dolnośląska, od Ara, coś w tym stylu na pewno na dniach. Wszystko będzie się pojawiać, oczywiście Farmer Manager też będzie. Chcemy powrócić do Spin Tiresa. Czekajcie, gdzie jest moje pole? Nie, jadę prosto. Jadę prosto. I ta co? Gdzie jest moje gospo? Aha, tu jest moje gospodarstwo. Nie, to będzie tamto pole gdzieś, czekaj. Zbyszek,
Poczekaj, bo ja się muszę zastanowić. Kajty jest to pole. Dobra, wiedz, ja cię przepuszczę, bo żeś mi tu nie stał godzinę. Dobra, awaryjne sobie zapalimy. Jedź, jedź. Dzięki. Czyli to wychodzi, że to moje pole jest tamto? Serio, ja je kupowałem? Coś mi się tak nie chce wierzyć. Tamto jest przy gospodarstwie. No dobra. Skoro to jest moje, wydawało mi się, że tamto któreś sobie wcześniej robiłem. Dobra, możemy sobie wyłączyć. Zapalmy koguty, bo to inotera po głównej. Moment, jak tu wjazd jest? Szczerze? Nie wiem, jak są porobione te wjazdy. Myślę, że gdzieś są. Tam widzę, inna droga przebiega, ale już teraz wybaczcie, nie będę teraz jechał i szukał. Trzeba, mogłem wcześniej się rozglądać. Myślałem, że serio, to pole mam w ogóle całkiem gdzie indziej. Ale mniejsza z tym, tak? To jest to po prawej. No dobra, spoko. Nie, nie wygląda to tragicznie. Okej, dobra, możemy powoli się zacząć rozkładać. Teraz tak, zaraz pokażę wam bardzo fajne rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Teraz dopiero to sobie odkryłem. Ale zaczniemy siać tamte struny. A z racji takiej, że tutaj będziemy mieli porówności. Nie wiem czemu nie mogę ogarnąć sobie znaczników troszeczkę. Dobra, możemy opuścić. Już powoli nam się wszystko załącza. I teraz patrzcie to. Przycisk numer 5. Aha, to są te, czyli to już było schowane. Dobra, musimy sobie załadować, przytrzymując ten przycisk, i przycisk numer 6. Widzicie, z przodu nam opuszczałem się graczki, to wszystko do uprawiania. Jeśli chodzi o przycisk 3. Dobra, tyle to ja wiem. Nie wiem, o co chodzi tutaj z czwóreczką. Przytrzymałem sobie. No niestety, no nie działa mi to. Ale trudno, dobra, możemy sobie powoli ruszać. Godziny szukam, godzina 15. Dosyć fajnie tutaj wszystko z tyłu pracuje. Mówię, jednak lagi są. Teraz patrzę to w tych tutaj niektórych miejscach, jak te animacje wszystkie się powoli załączają. No to niestety, ale słabo. Ole nas tutaj bokiem znosi. Ale w środeczku już jest lepiej. Nie mogę tutaj, szkoda, że na lewo i prawo się przenosić. Nie wiem, jak to będziemy siać, czy dookoła, czy też nie. Na razie przyjadę tak. Nie wiem, co się zbliża. Czy to będzie deszcz padał? Czy co? Ale nie mam pojęcia. Dobra, podnosimy. Cofniemy sobie. Myślę, że poprzecznik zrobimy sobie na koniec. O, proszę nie dzwonić, bo nie mamy teraz. Krzysiu akurat dzwoni, to zaraz do niego dzwonię, bo miałem dzisiaj sobie do Krzysia ogólnie jechać. Byłem też dzisiaj w polu zobaczyć. Na razie wszystko zmarznięte, ogólnie akcja nawóz powoli się szykuje. No mieliśmy dzisiaj, bo tak w okolicach, dalej troszeczkę, no już pozaczynali sobie, co niektórzy, no to wiadomo, więcej hektarów i w ogóle. No, ale tak u nas jeszcze naprawdę jest tak strasznie ziemia zmarznięta. Wolałbym poczekać, niech zacznie być już taka pogoda, że będzie sobie to za dnia rozmarzać. No czy, no wiadomo, żeby chociaż te plus 6 było, a wieczorami tak z minus 1, czyli do końca tygodnia taka pogoda ma być. Tak, żeby jeszcze można było spokojnie wjechać i nie potratować za dużo. Też jeszcze trzeba poczekać, zobaczyć, co z tego w ogóle będzie, bo no naprawdę, jeżeli przezimuje to zboże, to naprawdę szacun za to, ponieważ zero pokrywy śnieżnej. A dobry tydzień mrozów po około, no powiedzmy średnia to te 15 stopni niech będzie. Więc niestety z tym troszeczkę słabo. No przężyto na pewno mi już poleciało, to już jestem pewien, było późno siane, nie zdążyło się rozkrzewić. Więc no tutaj troszeczkę z pszenicą słabo, bo no po prostu znikło, nie widać nic. Pszenica naprawdę w miarę się trzyma. Chciałem dzisiaj sobie wykopać, zrobić tą próbę.
w domku przez 24 godzinki, żeby poleżało, zobaczyć w jakim stanie to w ogóle po zimie będzie wyglądać. No niestety jest na razie zbyt zamarznięta ziemia, nie da się nic ukopać. Jedną malutką próbkę jedynie sobie wziąłem. No i jestem mega, mega ciekawy, co z tego tak naprawdę będzie. Dobra, podnosimy sobie. Wiecie co? Ja jestem ciekawy, ponieważ chciałbym zobaczyć, jak wyglądałaby noc. Czekajcie, wystarczy, że odpalę to. Wow. Dobra, moment, światła wszystkie. Wow, ciepapka. Wow, jest moc na światłach. Od razu FPS-y, wszystko widać to. No, będą musieli jeszcze to troszeczkę poprawić. Co najbardziej mi tutaj obciąża? Szczerze? Nawet nie wiem. Ale podobały mi się te boczne światła. Ogólnie bardzo fajnie to wygląda, zobaczcie z kabiny. Jeśli chodzi nawet na samych światłach i w ogóle. Byłbym w stanie sobie spokojnie siadnąć, no ładnie, nie będę ukrywał, ale naprawdę ładnie to wygląda. Nie chcę robić jakiegoś mega długiego odcinka, bo chcę go po prostu dzisiaj wstawić. A też mówię, to jedna z takich ostatnich chyba odcinków z Cattle & Crops, póki nic się innego i ciekawego no nie pojawi. No bo mówię, niestety, ale troszeczkę słabo, bo zaraz nie będzie co po prostu robić już, jakby nie patrzeć. Czekajcie, a w środeczku? O! To w środeczku tak lagowało. A w środeczku to mnie niepotrzebne jest. Więc spoko. Fajne, że... Znaczy fajne i niefajne. Fajnie, bo się odróżnia to żółte światło na bokach i w ogóle. Ale z drugiej strony jest... Nie daje takiego widoku, jaki powinno dawać. Troszeczkę momentami źle można obliczyć odległość i w ogóle, ale tak to ogólnie, mianowicie wyśmienicie, spoko to wygląda. Dzisiaj jeszcze w ogóle taka mgła. Jak widzimy, zobaczcie, jak jest to realnie zrobione. Czy jak się oddalamy, to to światło... Co to jest? Czekajcie. Nie mam pojęcia, co to może być. Na prawy przycisk myszy. Jakby ktoś wiedział, niech da znać. Beka, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Ale dobra, podnosimy sobie. Jedziemy z pogodą jeszcze. Jest typowo... O, deszcz. Deszcz zaczął padać. Czyli dlatego tam mgła była. O, ale ładnie teraz od rana. Dobra, pogasimy sobie wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. O, zobaczcie, i od razu znika. Jakaś też kiedyś gra była, kurczę, że... No zresztą, farming, jakby nie patrzeć, to kiedyś nocą też lagował. Bo te wszystkie sztuczne oświetlenie i w ogóle... No jednak troszeczkę wpływało na grę. O, tu będzie duży poprzeczniak z tej struny, bo krzoki. Dobra, możemy sobie opuścić. Jadziemy jeszcze w tą stronę, także no mówię, na razie jeszcze się wstrzymuję z rozsiewaniem nawozu, na pewno wtedy pojawią się jakieś vlogi. Jadę właśnie dzisiaj do Krzysia, bo może jakiś materiał bym wreszcie wziął, wreszcie jakiegoś vloga wypuścił, bo na pewno coś już Krzysiu będzie miał nagrane. Trzeba zobaczyć, jak z ustawieniem kamerki, z tym wszystkim, na pewno parę tam będzie ujęć takich do wywalenia i w ogóle. No bo Krzysiu się dopiero uczy, więc musicie to na pewno wybaczyć. Ale miejmy nadzieję, że coś fajnego uda się skręcić. Ciekawe, jak tam w ogóle w Mokrzynie, jak robota ruszy, no to ciężko będzie z nagrywaniami pewnie, bo Brączka no nie będzie niestety. Więc jestem naprawdę mega, mega ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale bądźmy dobrej nadziei, miejmy nadzieję też, że nie będzie znów dłuższych jakichś mega przerw na kanałach. No mówię, teraz naprawdę mam bardzo dużo gier, że no jestem w stanie sobie ponagrywać sporo, jak chłopaków nie ma, no ale sami dobrze wiecie, jak to wygląda, gdy jest MP. Więc wtedy jest na pewno o wiele, wiele lepiej. Dobra, nie. Następnym razem, wiecie co zrobię? Może to będzie ten plus. Tylko zaraz będę musiał zobaczyć, o co w tym chodzi. Jak pojedziemy w tamtą stronę, rozłożę sobie ten znacznik. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Nie mam ustawionego tempomatu chyba.
Wow. Czekajcie. Czekaj, czekaj, bo mnie się tu coś stanęło. Najgorszy problem jest taki, że ja teraz sobie wziąłem jakoś. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. To jednak w tej grze trochę trzeba będzie się pouczyć, czekajcie. Controls, gdzie ja miałem tu plus minus? Page up, page down. Dobra. O, to zajebiście, z lotu ptaka, czyli nic innego teraz nie będę mógł zrobić. Spoko, zobaczymy, jak nam będzie się tak siało. Znaczy ogólnie powiem tak, do akcji jakiejś kiszonka, coś w tym stylu, spoko, tylko musiałbym naprawdę nauczyć się ogarniać. Dobra, ładnie miejsce zawinąłem. No i dobra, dajmy teraz sobie znacznik. Musiałbym na pewno nauczyć się ogarniać ten cały przyrząd, bo fajne ujęcia, nie powiem, fajnie by to wyglądało, akcja dron, więc nawet do samego takiego urozmaicenia odcinków, powiem krótko, byłoby naprawdę fajnie. Tylko no mówię, tą grę trzeba byłoby naprawdę rozpracować. Często się ta klawiszologia, mówię, zmienia, tak jak po ostatniej aktualizacji, tu ta N-ka teraz, to tamto i teraz człowieka trochę myli, bo jednak w tych grach te klawisze człowiek zapamiętuje w jakiś sposób. No i później niestety przyzwyczajenia biorą górę. Dobra, i teraz bardzo ciekawa rzecz. Co będzie, gdy będę chciał rozłożyć znów znacznik? Nie, niestety, ale nie. Dobra, trudno. Chłopuś. Także dobra, mordeczki, będziemy sobie powoli kończyć, bo teraz nawet nie wiem, jak ja mam sobie wrócić w miarę na ziemię. Trochę ogólnie też za szybko sobie siejemy. Szkoda, że no nie dopasowuje tutaj prędkość, tak jak już w farmingu. No jest coś teraz jak ala farming 15, wciskamy gaz do dechy i maszyna nam się nie odczepia, po prostu mówi nam, że jedziemy za szybko. Jestem ciekawy, czy ma to jakieś złe, jakby to powiedzieć, korzyści, no nie mogą być złe korzyści. Czy są jakieś wady tego, że jedziemy za szybko? Czy później, nie wiem, po prostu nam nie sieje w tym miejscu, czy jest jakiś mniejszy plon? Tego naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tak z góry. Więc tutaj naprawdę ciężko, no ciężko mi się teraz nawet operuje, jak z tego co sobie patrzę. Bo zobaczcie, jakie zawijasy idą. Dobra, wejdźmy trochę do środeczka. O, to żeś kierownicę sobie zarąbiście zrobił, Marcel. O, przydepnij to. O, dobra, jest. Więc w środeczku jeszcze to jako w miarę tako wygląda. Także no co, no nam by pozostała jedynie akcja oprysk. Nie wiem, czy będę takową robił, ponieważ no i kiszonka, no wreszcie za tą kiszonkę, ale to muszę sobie rozpracować. Usiąść, naprawdę rozpracować, jak obsługuje się tego pilota. Miejmy nadzieję, że się uda. A co, w tym odcineczku, mordy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Możecie pisać, co tam wam jeszcze ponagrywać, coś takiego ze starszych, no mówię, od Bizona do Lexiona raczej odpada już. Stranded Deep właśnie, była aktualizacja do Stranded Deepa, dzisiaj też pobierałem, miałem 5 aktualizacji ogólnie po weekendzie. Także tutaj można coś pomyśleć o Stranded Deepie, zobaczyć, co tam w ogóle się nowego wydarzyło. A jutro już was zapraszam na Od Zera do Farmera, czyli wasza ulubiona seria. Ja wam dziękuję, na razie, trzymajcie się, cześć!